Yo, 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 tutaj NINA z Rybnika. Pięknie dziękuję za nominację Wojtkowi z agencji Art Group. Lecimy z tym. Powiem, co mnie boli i powiem to, co czuję. Sztukę się wyjaławia, dziko się konsumuje, a przez te wszystkie lata nikt nie zauważył, że sztuka to nie matma, byś równa nie podważył. I jeszcze polityka, co tak mój kraj rujnuje. Każdy swój nohal wtyka, zgoda nas nie zbuduje, bo tutaj nie ma zgody, ani porozumienia. Jest tylko ostry wyścig, do serc, do głów, sumienia. Dlaczego nas tak mało, samodzielnie myślących? Co tutaj się zadziało, że hejt jak potok rwący? I co to wszystko znaczy, gdy swoje durne olśnienia wrzuca analfabeta? Propsujesz bez zastanowienia? Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? To jest ten moment zwłaszcza, byś stanął do obrony swoich praw i przekonań i mowy ojczystej, konstytucji i cnoty mądrości wiekuistej. A jeśli nie wyczuwasz sedna mego podtekstu i wydaje ci się, że plotę trochę bez sensu, to za twoje pieniądze i za moje podatki włożą się nad morze roszczeniowe matki. Kobiety mają głos, dlatego nominuję dokumentalistkę Dybę Lach, Żelazną Damę, Klaudię Siwek, stand-uperkę Paulinę Potocką, aktorkę kabaretu Jurki, Agnieszkę Litwin, aktorkę kabaretu Ciach, Małgosię Czyżycką oraz dyrektorkę artystyczną National Geographic Polska, Iwonę Eltan-Buli-Jabłońską. Powodzenia, dziewczyny!